2 kwietnia 1964 roku wyniesiono w przestrzeń kosmiczną radziecką sondę Zond 1, mającą na celu przetestowanie lotów międzyplanetarnych, a zwłaszcza systemów ciśnieniowych, których awarie zakończyły niepowodzenie misji Venera. Sonda Zond 1, podobnie jak wspomniane sondy Venera, została wysłana w kierunku Wenus. Jednak awaria nadajnika sprawiła, że nie otrzymaliśmy z niej żadnych danych, gdy ta minęła planetę w odległości 100 000 km. Sam statek był sterowany poprzez system astronawigacji i wykorzystywał położenie sondy względem Słońca, Ziemi i gwiazdy Canopus. Na pokładzie Zond 1 znajdował się detektor cząsteczek energetycznych oraz detektor promieniowania. 2 kwietnia 1998 roku wstrzelono kosmiczny teleskop TRACE, którego głównym zadaniem było badanie związków między plazmą słoneczną a polem magnetycznym Słońca. Wykonywał on fotografie Słońca o wysokiej rozdzielczości od jego powierzchni aż do korony słonecznej. Jedynym instrumentem naukowym TRACE był teleskop o aperturze 30 cm i ogniskowej 8,66 m, połączony z kamerą CCD. TRACE dzięki warstwowi optyce obserwował plazmę o temperaturach od 4000 do 4 milionów kelwinów. Misja satelity zakończyła się 21 czerwca 2010 roku. 3 kwietnia 1973 roku wystrzelono drugą radziecką stację orbitalną, Salut 2. Był to obiekt wojskowy mający na celu obserwowanie i fotografowanie celów na Ziemi, choć według oficjalnych komunikatów stacja była jedynie eksperymentem. Planowano nawet zamontować na jej pokładzie działko przeciwlotnicze, jednak w obawie przed amerykańskim kontratakiem zrezygnowano z tego pomysłu. Zdjęcia zrobione z pokładu stacji Salut 2 miały być wysyłane dwoma sposobami, drogą telewizyjną oraz w kapsule. Niestety żadnemu człowiekowi nie było dane odwiedzić tej stacji. Przed przybyciem pierwszej załogi wybuchł jeden z silników, przez co kadłub został uszkodzony. Sama stacja Salut 2 została zdeorbitowana w sposób kontrolowany, aby nie stworzyć zagrożenia na niskiej orbicie okołoziemskiej. 3 kwietnia 1967 roku urodził się amerykański astronauta Virgil Evan Grissom, który brał udział w 3 misjach kosmicznych i był 2. Amerykaninem w kosmosie. Był on członkiem Original Seven, czyli pierwszej grupy amerykańskich astronautów przygotowywanych do lotów w ramach misji Mercury. Pierwsza misja, w której brał udział Grissom, Mercury 4, przebiegła sprawnie. Jednak powodowanie na Atlantyku nieoczekiwanie odstrzelił włos kapsuły, a pojazd zaczął tonąć, przez co astronauta omal nie zginął. Kolejny lot Grissoma miał na celu przetestowanie manewrów w kosmosie i przygotowywanie go do lotu na Księżyc w przyszłości. Tym samym Virgil Grissom stał się pierwszym człowiekiem będącym 2-krotnie w kosmosie. Niestety kolejny raz w przestrzeni kosmicznej już się nie znalazł. Astronauta zginął w wypadku podczas misji Apollo 1, której był dowódcą. W kabinie napełnionej czystym tlenem wybuchł pożar, a cała załoga zginęła. Virgil Grissom był jednym z najpoważniejszych kandydatów do lotu na Księżyc i gdyby nie katastrofa Apollo 1, być może to on, a nie Neil Armstrong, byłby pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na srebrnym globie. 4 kwietnia 1968 roku odbył się ostatni bezzałogowy lot programu Apollo. Misja Apollo 4, bo o niej mowa, miała na celu przetestować osłony termiczne modułu dowodzenia, który miał wrócić na Ziemię, także modułów rakiety i systemy sterowania przed planowanym lotem załogowym. Niestety z powodu wystąpienia drgań podłużnych konstrukcji rakiety została naruszona. Zerwały się przewody paliwowe 2 silników 2 stopnia. System komputerowy zrekompensował tę awarię zwiększając moc w innych silnikach, przez co statek mógł kontynuować lot. W 3 module także wystąpiły problemy z silnikami, przez co nie udało się osiągnąć wymaganej i wydłużonej orbity. Była ona bardziej eliptyczna niż planowano. Po okrążeniu Ziemi 3 razy zrezygnowano z dalszych prób zmiany orbity i moduł dowodzenia wylądował w oceanie. 4 kwietnia 1983 roku odbył się pierwszy lot wahadłowca Challenger. Była to zarazem 6. misja amerykańskiego programu wahadłowców. Załoga podczas misji STS-6 wynosiła jedynie 4 osoby. Stopniowo zwiększono liczbę astronautów do 5, a często nawet do 7. Celem misji było wyniesienie na orbitę satelity TDRS-1 oraz pierwszy w historii lotów wahadłowców spacer kosmiczny, tak zwany EVA. Samo umieszczenie satelity udało się, jednak dopiero po kilku miesiącach osiągnął on stabilną orbitę. Podczas EVA pierwszy raz użyto EMU, czyli samodzielnego systemu podtrzymywania życia w skafandrze umożliwiającego długotrwałe przebywanie poza statkiem kosmicznym. Waga takiego skafandra wraz z całym oporządzeniem wynosi 115 kg i umożliwia przebywanie w przestrzeni kosmicznej przez 8,5 godziny. Drobne misje poboczne przebiegły bezproblemowo, a wahadłowiec lądował na Ziemi 9 kwietnia po 5 dniach na orbicie. Niestety najnowszy wahadłowiec NASA nie posłużył zbyt długo, odbył tylko 10 lotów, po czym uległ zniszczeniu w katastrofie w 1986 roku.
5 kwietnia 1991 roku na pokładzie Promo Atlantis na orbitę okołoziemską wyniesiono kosmiczny teleskop Comptona. Jego głównym zadaniem była obserwacja nieba w zakresie promieniowania gamma. Teleskop został nazwany na cześć amerykańskiego naukowca Arthura Comptona, którego przedmiotem badań było promieniowanie gamma. Teleskop Comptona wraz z teleskopami Hubble'a, Spitzera i Chandra należy do czwórki wielkich teleskopów wystrzelonych przez NASA. Sam teleskop Comptona posiada 4 detektory gamma pokrywające spektrum promieniowania od 20 kiloelektronowoltów do 30 gigaelektronowoltów. Dzięki teleskopowi Comptona można było dokonać podziału rozbłysków gamma na krótkie, kilkusekundowe i długie. Zaobserwowano również najsilniejszy rozbłysk gamma w historii naziemne źródła gamma pochodzących z chmur burzowych i dokonano wielu innych odkryć. 5 kwietnia 1975 roku wystrzelono rakietę Soyuz z misji Soyuz 18-1. Misja ta nie osiągnęła docelowo stacji Salto 4. Po prawidłowym starcie na wysokości 140 km podczas rozłączania członu drugiego i trzeciego rakiety wystąpiła awaria zamków rozpinających elementy statku. Zadziałała tylko połowa z nich. Odrzut silników po czasie rozerwał zamki, jednak do lotu rakiety stał się już zbyt odchylony i zadziałały automatyczne systemy ratunkowe. Kapsuła została odrzucona i zaczęła zmierzać ku Ziemi. Ponieważ zwrot wyrzutu kapsuły był skierowany ku planecie, prędkość modułu była wyższa niż planowano. Jednak udało się szczęśliwie i bezproblemowo wylądować prawdopodobnie na terenie ZSRR. Istnieją źródła mówiące, że załoga wylądowała na terenie Chin lub Mongolii. Awaria rakiety załogowej na tak dużej wysokości jest na razie wyjątkiem i jedynym przypadkiem w historii kosmonautyki. 6 kwietnia 1965 roku wystrzelono Intelsat 1, pierwszego w historii satelitą telekomunikacyjnego. Intelsat 1 należy do amerykańskiej firmy o tej samej nazwie. Przeprowadził on pierwszą w historii transmisję międzykontynentalną. Potrafił on transmitować w jednym momencie jeden kanał telewizyjny lub 240 rozmów telefonicznych. Działał 4 lata, czyli dwukrotnie dłużej niż planowano. Po wyłączeniu satelita był wielokrotnie uruchamiany ponownie. W czasie lądowania Apollo 11 z okazji 20-lecia International Telecommunication Satellite Organization oraz 25-lecie wystrzelenia satelity. 6 kwietnia 1973 roku wystrzelono sondę Pionier 11, mającą na celu zbadanie Jowisza i Saturna. Sonda zbliżyła się do Jowisza jako druga w historii. Zbadała jego rejony okołobiegunowe, wielką czerwoną plamę oraz księżyc Kalisto. Pionier 11, przelatując obok Saturna, odkryła jego kolejny księżyc, kilka nowych pierścieni, a po minięciu tego gazowego giganta rozpoczęła drogę w kierunku pasa Kuipera. 24 listopada 1995 roku odebrano ostatni sygnał z sondy, kończąc zarazem jej misję. Na pokładzie sondy Pionier 11 znajdowała się tabliczka z wiadomością do obcych cywilizacji, które mogłyby prześwietlić obiekt. Identyczna tabliczka znajduje się na Pionierze 10. Obecnie sonda Pionier 11 znajduje się ponad 90 jednostek astronomicznych od Ziemi. 7 kwietnia 2001 roku wystrzelono sondą kosmiczną 2001 Mars Odyssey, której głównym zadaniem jest poszukiwanie wody i lodu na powierzchni Marsa oraz w skorupie planety. Sonda jest pozostałością po misji Mars Surveyor 2001, w ramach której planowano wysłanie lądownika i orbitera na czerwoną planetę. Misja lądownika nie doszła do skutku, zaś orbiter został przerobiony i wysłany jako sonda 2001 Mars Odyssey. Misja główna, polegająca na poszukiwaniu śladów wody, trwała prawie 3 lata, a później została przedłużona i rozszerzona. Obecnie sonda służy jako przekaźnik między Ziemią a łazikami Curiosity i Opportunity. Jednym z jej zadań jest także rejestrowanie promieniowania na orbicie Marsa, aby ocenić ryzyko przyszłych misji załogowych. Tak długie działanie orbitera jest możliwe dzięki systemowi paneli słonecznych, dających duży zapas energii. Aby 2001 Mars Odyssey służył nam i naszym łazikom jeszcze przez wiele lat, póki co nie ma ustalonej daty końca tej misji. 8 kwietnia 2012 roku utracono łączność z satelitą Envisat, służącą do badań środowiska. Należał do Europejskiej Agencji Kosmicznej i został wystrzelony z kosmodromu w Gujanie Francuskiej na orbitę heliosynchroniczną. Zawierał on wiele urządzeń badających zmiany na Ziemi, m.in. zubożenie warstwy ozonowej, zmiany atmosferyczne, zmiany poziomu wód. Niespodziewanie po prawie 10 latach pracy Envisat urwał kontakt. Nieznana jest przyczyna awarii. Podejrzewane jest zwarcie lub awaria regulatora mocy.